Dobry kochani ludzie, zobaczcie jakie mamy spotkanie. Cześć koteczku kochany. Mamusia, ale on się nie chce bawić. Cześć, ja cię znam, bo cię widziałam już tu wielokrotnie. Cześć. A ty jesteś aż taki przyjacielski? Ojejku, zawsze uciekałeś przed baryłką. Cześć, ale jakie masz fajne futerko. A ty jesteś dziewczyna czy chłopak? Dobra, nie będziemy zaglądać, przepraszam. Moi drodzy, witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Wiem, zazdrośniku, przepraszam, że się zajmuję kotem, a nie tobą. Witam was w nowym filmiku. Mamy jeszcze niedzielę. Zobaczcie, jak sympatycznie. Skończyliśmy live. Ogarnęłam sytuację. Popisałam z moim kolegą Anglikiem, który się odezwał na live'ie. I tam chwilę do niego zagadałam. Potem już nie mówiłam, bo mówię, kurczę, przecież to nie jest chwila na to. W każdym razie umówiliśmy się Pabie, bardzo się cieszę, bo go dawno nie widziałam. No a teraz biegniemy z baryłeczką do domu, bo Jan tam kończy wypieki, zapachy wspaniałe. No to teraz wyglądam pewnie wspaniale, co? Dobra, nie pokazuję się, lepiej patrzcie na niebo, które jest po prostu przepiękne. Spokojny staw. Ja przed chwilą mijałam ludzi, już wam nie nagrywałam. Chodź, chodź. Ale są namioty oczywiście nad stawem. Ludzie siedzą, więc wiecie, że ja się nie boję tutaj chodzić o tej porze. Dobra, uciekam i za chwilę się widzimy w kuchni. Na razie. Ja pitole, jakie zapachy! Gdyś w prawej momencie przyszła. Tak, przyszliśmy właśnie z baryłką ze spaceru. Ja nie wiem, co widać będzie, bo jest kiepskie światło, ale zapachy są takie. Ludzie kochani. Abrakadabraka, moje smakulatka. Poczekajcie, patrzcie na to. Ja mam nadzieję, że to widać. Jak to pachnie. Próbujemy? Słuchaj, oczywiście, oczywiście. No przecież to jest, wiesz co? Ale narobiłeś. A pokaż jeszcze, co masz tutaj w garnku. Ja tego nie podniosę, bo tu się chyba wieczko urwało od pokrywki. Wiecie, co tu jest? Może to nie wygląda apetycznie, ale to jest przepyszna soczewica. Tu jest mięsko dla baryłki. Soczewica, na kwaśno. Tak. Słodko-kwaśna soczewica. Kochani, ja uwielbiam pachnie, jak pachnie. Dobra. A jak wyszła, Jezus. Pokaż, ja spróbuję. Bier nóż, kroj. Sprawdzimy, co to. Ale nad stawem fajnie. Jaka dobra. Fajna, bo nie rozgotowana. Ale dobra wyszła. Kroimy. Kroimy. A kuźwa, ale będziemy bąki puszczać po tym. Ja pitole. Co kochani, nas nie zabije, to nas posili. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ja wiem, kochani. Przepraszam. Ja wiem, że jest ciemno. Mam nadzieję, że coś w ogóle widać na tym filmiku, bo to taki totalny spontan. Patrzcie, patrzcie na to. O ludzie. Więcej kawałek, mniejszy kawałek. No przecież ty próbuj. No ja nie wiem, co ty chcesz. Patrz na Barka. Ja też chcę spróbować. Mamusia, powiedz coś Jaśkowi. Poczekaj, to jest gorące.
O ludzie, o ludzie. Proszę. Macie jakieś pytania? Ale jaki zapach. No, pachnie. Barek. Pokaż kawałeczek. Dostałam. Patrzcie, co dostałam do spróbowania. Czy to ostrzy? O matuniu. Co rozpliwa na języku. Nie no, kochani. Czy mi jutro coś zostaje? No przecież Barek wszystkiego nie zeżre, ja też nie. Trzeba odkroić kawałek dla Barka na spróbowanie, bo przecież on się tutaj wścieknie. Słuchajcie, to jest arcydzieło, to jest po prostu nie do opisania, jak to smakuje. I do tego ta słodko-kwaśna soczewica. Oh. Do tego powinno być jeszcze taki ogórek. To jest mięso czy tłuszcz? To no, skóra. Ale ukrój mi kawałeczek mięska. Ryboczek. Nie no, ja chcę mięso, ja nie zjadł z tego. To jak to? Wiecie, że ja walczę cały czas z tym, że próbuję. Ryb znowu nie jem, bo mi nie wchodzą. Ostatnio kiełbasę zjadłam z ogniska. Tak, całą klobachę mi zjadłam. No jasne. Tobie zeżarłam, sobie zeżarłam. Dostałam od ciebie. No. Matko, jakie to jest dobre. Teraz soczewica do tego. Co robią pitulaki w niedzielę wieczorem? Żrą. Ja powinno już spać. No, ty już dawno powinieneś spać. Jezus Maria, to jest tak jaka... dobre. Słuchaj, kot przyszedł. Cześć, Boczuś. Przyszedłeś na boczek? Boczuś, przyszedłeś na boczek? Kochani, jakie to jest dobre. Koniec. Dobra, nie ma. Koniec przekazu. Ja się trochę wstydzę. Do pracy sobie szykujesz, to tak? Do roboty? No. Reszta idę chować. Nie no, to jest tak dobre. Przecież to ci na tydzień nie starczy. No co ty? Barek, starczy to? Jeniczkowi na tydzień? Oszalałaś? Popatrz na mnie. Popatrz na Boczucia. Jeniczku, co ci ugotować na następne dni do pracy? Przecież wiadomo, że to na tydzień nie starczy. Dobra, rozłączamy się z wami, kochani. Bardzo, ale to bardzo żałuję, że nie możecie tego spróbować, bo to jest po prostu mistrzostwo świata. Jezus. No nie wiem, czy ja będę spał. Dobra. No jeszcze jeden kawałek. Jeszcze kawa. Dobra. No to już. Koniec przekazu. Ja wiem, że jeszcze został miesiąc lata. Patrzcie, kochani moi, co tu się dzieje. Po prostu jesień. Jesień na całego. Mamy jeszcze miesiąc lata przed sobą. No ale patrzę na to wszystko i nie wierzę. Baryłka, zobacz, jaki tu patyczek. Zobacz, patyczek dla ciebie. Cześć widzowie, ale wypas. No to mi się podoba. Tylko nie wiem, od której strony się za to zabrać. Aha, Barek się jeszcze budzi. Moi drodzy, no co mam wam mówić? Ja jestem w szoku. Mamusia, to jest trochę za duże dla mnie. Ja nie wierzę, co ty mówisz. Poczekaj, tylko sobie się siknę. Okej. Już się budzę, zaraz zacznę działać. No nie. Coś nie halo. Wiecie dlaczego? Bo tam śmieciarze jeżdżą. I śmieciarze są najważniejsi. Już oszczekiwał w domu. Moi kochani ludzie, no zobaczcie. To nie jest tak, że wam jakiś kawałeczek pokazywałam. Po prostu wszystko tak wygląda. Lecą liście jak szalone po tej suszy angielskiej. O, ławeczka dla zakochanych, tak?
Szok po prostu, co się dzieje. Chodź, baryłeczko, idziemy dalej. Chodź, chodź, chodź. Mamusia, ja dzisiaj nietomny jestem. Myśmy byli w sklepie, dlatego pokazujemy wam troszeczkę inną trasę. Taki mamy osiedlowy sklepik, byłam po śmietanę. I po prostu doznałam szoku, jak zobaczyłam, co tu słychać na naszym skwerku. Już wracamy na trasę. Idziemy sobie teraz pochodzić. No ja po prostu nie wiem, co się dzieje, kochani. Idziemy z baryłeczką dalej i zobaczcie. Tutaj wiosną nagrywałam wam te piękne żonkile, które stały jak taka zawodowa armia żołnierzy. Piękne, żółte, ogromne, jeden obok drugiego. I zobaczcie, jak ta natura się zmienia. Jak to wygląda. Po prostu nie chce się wierzyć, prawda? Chyba nie pamiętam, żeby w okresie letnim, w sierpniu, było tyle liści. Taka susza w Anglii. No naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo sucho. Widzicie, jak to wygląda? Szok, to wszystko to pole tak lecą. Ogólnie, jak się patrzy na drzewa, to one są jeszcze zielone. Ale coś się dzieje w naturze dziwnego. Chyba przyjdzie wczesna jesień, tylko co z grzybami? Dalej nie pada, moi drodzy kochani ludzie. Dalej jest bardzo, bardzo sucho. Baryłka dzisiaj jakiś taki. Mamusia, bo ja sam nie wiem, co ja chcę i czego chcę i jak chcę. Dobra, idziemy dalej. Kot był tak zajęty polowaniem, że nie zauważył Barka. A to jest kotek, którego my znamy. Cześć! Cześć, kochani! Dzień dobry! Dawno cię nie widziałam, ojejku! Ale ty chudziutki jesteś w porównaniu do tych moich grubasów. Cześć, kocie! Cześć! A nawet zazdrośnik nie podchodzi. Na kogo ty polujesz? Ty jesteś chłopak czy dziewczyna? Nawet nie wiem, już cię tyle razy widziałam. Cześć, kochany. W ogóle się nie boi, jest tak oswojony. Dobrze, że moje się tak nie zachowują. Wiecie co, nie ma takiej opcji, żeby moje kotki... Aj, ty jesteś dziewczynka. Już widzieliśmy wszystko, nie? Ojejku. To jest gratka dla kociarzy, bo kto kotów nie lubi, to tego nie zrozumie. Mojku, ojejku, my się znamy, tak. No. Uważaj, bo wiesz, nie wszyscy ludzie są tacy fajni. Szkoda, że nie wiem, jak masz na imię, ale jesteś bardzo sympatyczną dziewczynką. Dobra, muszę iść dalej. No, trzymaj się na razie i uważaj na siebie. Barek, no tak tylko na chwilę musiałam. No mam nadzieję, jestem troszkę zazdrosny. Chodź, idziemy. Wracamy do normalności, tak? O, jaki pies szczęśliwy. A widzicie tutaj pod topolami, oczywiście pełno liści. A ja boso, bez butów, uziemiamy się, chodzimy sobie. Nie mogę się opanować, kochani moi. Za każdym razem, jak jest taka trawka, co prawda to już bardziej przypomina siano, a nie trawę, no ale jest jak jest. Chodzę boso, odczuwam niesamowitą przyjemność z tego. Także robię to jak tylko mogę, jeśli jest ciepło, fajnie, a jest tak cały czas, więc robię to codziennie. Gorzej będzie zimą. No zobaczcie. No i kolejne miejsce, gdzie są to pole i pełno liści. Już wam nakręcałam to miejsce. No widzicie, jak to wygląda. Jesień pełną gębą. Słuchajcie, jest taka duchota, tak ciepło. Uff.
Ale nie jest tak, że nie można wytrzymać. No, no jest trochę za ciepło, ale dobra, no. Nie narzekajmy. Będzie niedługo jesiennie, zrobi się chłodniej, a póki co jest bardzo sympatycznie. Umówmy się, jeszcze jest lato, także cieszmy się tymi ostatnimi chwilami ciepełka. Chodź, baryłeczko, chodź. No jesień na całego, a tutaj lato. Ja wam mówię o lecie, pokazuję jesień. Miszmasz totalny. No już baryła wrócił do normalności. Ostatnio z tamtą gałęzią walczył. Tam go pies rozprasza. Jakiś pan chodzi z psem. Baryła, chodź, idziemy w takim razie. No, widzicie? Nie można iść. Nie można się skoncentrować na gałęzi, bo pies rozprasza. Trzeba troszkę powalczyć. No wiemy, wiemy, wiemy. Ajejku, jaka mina. No wiem, że cię pies rozprasza. Chodź, idziemy. Wiaterek fajny wieje, bardzo jest przyjemnie, muszę wam powiedzieć, jak zawieje, bo jak nie wieje, to jest bardzo ciepło. Taka duchota, parno jest, wiecie. No wiem, że jest piesek i cię rozprasza. No mamusia, tak mnie dekoncentruje, że nie mogę się nad gałęzią skupić. Mamusia, jestem gotowy do nagrań. Ale przecież nie mieliśmy nagrywać. Ale ja chcę, ja bardzo chcę. Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie we wtorkowy poranek. Moi drodzy, serio, mogę wam się pokazać, bo jestem zrobiona. Za chwilę jadę do miasta. Mam bardzo ważną sprawę do załatwienia. No i mówię tak, biegiem z Barkiem, oblecę staw i jadę. I dzisiaj nie nagrywam vloga, no ale po prostu wiecie jak to jest. Coś mnie kopnęło i dalej nagrywamy. Także idziemy nad staw, zobaczymy co się dzieje. Wczoraj miałam zupełnie wolny dzień od YouTube'a. Nie nagrywałam, już widzieliście filmik z niedzieli. I filmik z niedzieli miał być na poniedziałek, ja miałam go złożyć i wam w poniedziałek opublikować, ale stwierdziłam, że nie. Wiecie co, no ja nie mogę żyć 7 dni w tygodniu YouTube, muszę sobie robić wolne dni. Patrzę, że pan wędkarz siedzi, ale tylko jeden pomost jest zajęty. Idziesz? Idziesz? Idę. A gdzie masz patyczek? Barek, gdzie masz patyczek? O kurka wodna, zapomniałem. Dobra, to ja coś znajdę, ale tymczasem chodźmy nad staw. Dobra, to idziemy, zobaczymy, co tu się dzieje. Nie wiem, kto to jest, czy to nie jest nasz znajomy? Nie widzę, ale po cichutku sobie podejdziemy z tej drugiej strony i zobaczymy, co tu słychać. Jakie ptaszyska. Coś tam się dzieje, ale oczywiście drzewo nam zasłania. Przyjdzie jesień, spadną liście, to będzie widać. Kochani moi ludzie, jest bardzo ciepło. Nie ma słonka, zachmurzyło się, ale pogoda naprawdę jest taka, wiecie, letnia. Chociaż już widać bardzo dużą różnicę. Dnia ubyło, rano Jan wstaje do pracy, to jest ciemno jak w, wiecie w czym. Wieczorem to już tak, no nie wiem, o której robi się ciemno, no ale zdecydowanie muszę wcześniej na wieczorne spacerki z Barkiem wychodzić, bo po prostu już wiecie, no noc się szybciej zaczyna. Także no już widać, widać, no który dzisiaj mamy? 23 sierpnia, moi drodzy. Ostatni miesiąc lata, jesień za pasem. Także widzicie, jak to wygląda. Kochani moi, dobra, to ja lecę z Baryłką na spacerek. Skoro zaczęliśmy nagrywać zupełnie na spontanie, no to ja się postaram dzisiaj coś tam jeszcze dograć, pogadać. Mam nadzieję, że wczorajszy vlog z Janem wam się podobał, że poprawiłam wam humorek, że było sympatycznie. Co tam się tak klekocze? No nie mogę bardziej się odsunąć, bo zobaczcie, tutaj stoję już na samym brzegu. Jak się dalej odsunę, to wlecę do wody i będzie obiecana kąpiel, o której mówię już od jakiegoś czasu, że pewnie wreszcie skończy się tak, że ja się tutaj skąpię. I będzie radocha dla was, nie? Dla mnie trochę mniejsza. Moi drodzy, tak jak powiedziałam, ciepło.
Ja mam białą koszulkę, sukieneczkę, po prostu coś ostatnio tak podejrzałam, że do pubu dużo ludzi przychodzi w białych koszulkach i stwierdziłam, że chyba u mnie też czas na białe koszulki. Lato, fajnie, ciepło, to wiecie co, mam przesyt czarnych ubrań, bo ciągle do pracy na czarno chodzę. Mamusia, ja też tylko biało-czarno się ubieram, bo zresztą to chyba widać. Wiecie co, mamy takiego dobrego kolegę, który mówi, że są trzy kolory, jeśli chodzi o ubrania. Biały, czarny i jowy? Nie będę tego słowa wymawiała, ale chyba się wszyscy domyślili. W każdym razie wiecie, o co chodzi. Ale to jest tak, że wiecie co, ja mam 52 lata i przez całe moje życie zawsze mi się zmieniało z kolorami, z wzorami i tak dalej. Teraz zauważyłam, że jakoś niechętnie noszę wszelkiego rodzaju jakieś wzory kwiatowe. Zupełnie nie mam fazy na to. A kolory, no to tak różnie. Raz jaskrawe, raz ciemne, teraz jakieś białe nastąpiły, także wiecie dobrze, że to się w życiu zmienia. Dobra, kochani moi, lecimy dalej. Patrzę, że łabądki płyną. Zobaczcie. Nie wiem, gdzie jest piękno pióra. No, to idziemy, obejdziemy staw i za chwilę lecę do miasta. Myślę, że nic wam nie będę w mieście nagrywała, bo co ja mam wam nagrywać? Jadę do banku i jadę jeszcze do sklepu z Barkiem, jadę do zoologicznego sklepu, coś tam potrzebuję. No nie wiem, jak będzie coś fajnego, to wam nagram, a jak nie, no to nie nagram, nie? Na razie. Do następnego łączenia, moi kochani ludzie. Czy ja wam w ogóle powiedziałam, że się witam z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie, moje kochane dzieciaczki, robaczki? Bo wiecie, jak to jest z tymi przywitaniami? Jak jest spontaniczne nagranie, gdzie ja nagle wyciągam kamerkę i zaczynam nagrywać, gdzie nie planowałam nagrywania, tak jak to zwykle robię w Pitulowie, że wychodzimy sobie z kawką, ja do was gadam. I jak jest takie spontaniczne nagranie na spacerze, to ja często zapominam, że mamy swoją formułkę do rozpoczynania filmików, vlogów. Także jeżeli tego nie powiedziałam, to przepraszam was bardzo. I powtarzam, to znaczy nie, i mówię, witajcie moje kochane dzieciaczki, robaczki, zaczynamy pitolenie, chociaż zaczęliśmy już pewnie prawie 10 minut temu. Dobra, lecę, zobaczcie, łabądki płyną do was, ale do nas, ale nie mam karmy, nic nie noszę. I jest lato, pełno jedzenia, będziemy przynosić wszystko, znaczy ziarno będziemy przynosić jesienią i zimą. A tymczasem one sobie tutaj świetnie radzą, mają bardzo dużo jedzenia, także nie ma takiej potrzeby. Mamusia, a ja dalej bez patyczka. Nie ma patyczków, kochani ludzie. Troszeczkę mi psychika siada. Ciężko się chodzi bez patyczka, bez piłeczki, bez Czesia, bez Romana. Ale przecież nie chodzimy z Romanem na spacerki. No co ty gadasz, z Czubkiem byliśmy na spacerku i fajnie się chodziło. Dobra, za chwilę coś znajdziemy. A tymczasem to wam chciałam pokazać, jak się zmienia bez. Jak pięknie dojrzewa, jest bardzo ciepło. Słoneczko mu tu przygrzewa, chociaż może ostatnio na filmikach nie wygląda na to, że jest słonecznie. Ale uwierzcie mi, że tego słonka jest sporo, jak na angielskie warunki. Zresztą widać to chyba po owocach, także lada chwila zaczniemy zbiory. Ja jeszcze czekam, bo tutaj takie pojedyncze, widzicie, pojedyncze kuleczki są jaśniejsze. O, tutaj na przykład już są dobre. Wiecie co, jak jutro nie będzie padało, to już zaczniemy pierwsze zbiory. Suszarkę naszykuję i będziemy zbierać. Widzę, że bardzo obrodziło w tym roku, także fajnie. Ostrz się telefonie. Chodź, baryłeczko, idziemy. Chodź. Idę, mamusia, idę. Moi drodzy, jest taka duchota, ponieważ wczoraj padało, więc między innymi dlatego ja sobie też zrobiłam wolne od YouTube'a, nie nagrywałam, bo
mówi, kurczę, pada, nie będę w domu nic nagrywała, nie ma najmniejszego sensu, robimy sobie wolne. Potem przestało padać, jak wyszło słonko i zaczęło przygrzewać, to tak jak ja wam zawsze mówię, myślałam, że mi mózg normalnie odparuje, wyparuje i że zostanę z pustą głową. Po prostu zrobiło się tak, wiecie, nieprzyjemnie, bo to jest taka, znacie, takie palące słońce przed burzą, po prostu, albo po burzy. To nie jest fajne. Dobra, idziemy tutaj i zobaczymy, czy są jakieś żołędzie nowe. Są, oczywiście, że są, także zbieramy. Zbieramy, bo przecież przejść normalnie nie można. No i tak się zastanawiam, kiedy Jana wyciągnę do lasu. Ojej, jaki zapach od wody. Baryłko, czy ty to czujesz? Oczywiście, że czuję. Cudownie. Jest wspaniały zapach od wody i po prostu letnio, znowu się letnio zrobiło. Ja wiem, że u was już się grzyby zaczęły, już widziałam w internecie filmiki i od grzybofila, i od reszty grzybiarzy. Kurczę, kiedy my pojedziemy do lasu, no na pewno niedługo, moi kochani ludzie, bo przecież trzeba sprawdzić wszystko, tylko wiecie, no martwię się o baryłę. Baryła ostatnio troszeczkę słabiej, także zobaczymy, jak my to rozwiążemy. Tymczasem pokazuję wam żołędzie. Ptaszynki świergolą, w ogóle dzisiaj mi baka prezent przyniosła i nie pytajcie jaki, możecie się tylko domyślać. No, no niestety koty takie są. Baryła, idziesz? O co chodzi? Szukam patyczka, mamusia! Chodź, Baryłka, idziemy, chodź. Chodź. Chodź, ja ci za chwilę coś znajdę. Ale ja się nie mogę skoncentrować, jak niczego nie ma. No wiem. Chodź, bo będziemy jechać do miasta. Zaraz oczywiście Baryła jedzie ze mną. To nie tak, że my idziemy po jakichś sklepach chodzić. Nie, nie, nie. Jedziemy w konkretnym celu coś załatwić. A do sklepu, do którego jedziemy, do jednego ze sklepów, to tam Baryłka może ze mną wejść. Jeszcze podjedziemy do polskiego sklepu. Tak na chwilkę dosłownie, ale wiecie, tam mogę zaparkować, zostawić otwarte okna w cieniu, także Baryła może spokojnie poczekać w aucie. Patrzcie, jakie chmurzyska. A pogoda jest fajna, w ogóle ma nie padać. Także jest bardzo ciepło, parnoduszno. Jedyne, o czym marzę w tej chwili, to wskoczyć do jeziora i popływać. Tam przed nami namioty, pewnie nie widać. Poczekajcie, przybliżymy. Coś widzicie, czy nic nie widzicie? No niestety ten nagrywamy telefonem. Telefon po upadkach stracił możliwość wyostrzania tak od ręki. No i tak się pomału zastanawiam, jaki telefon wziąć, żeby był fajny do nagrywek. Bo kamerka jest fajna, ale nie zawsze mam kamerkę przy sobie, a telefon mamy zawsze, także... A może dacie mi znać, jaki telefon by się nadawał do nagrywania? Chociaż to trzeba nagrywać i znać się na tym, żeby móc polecić jakiś telefon do nagrywania. Dobra, kochani moi ludzie, to ja się wyłączam, lecimy dalej i... Odezwę się do was oczywiście dzisiaj, jak już nagrywamy vloga, to nagrywamy. Nie lubię tych vlogów takich 2-3-dniowych nagrywać, chociaż wiem, że wy lubicie, ale ja potem nie wiem, nie pamiętam, co nagrywałam, a jutro to nie będziemy nagrywać. To znaczy, jeżeli już, to bardzo mało, bo jutro idę na 10 do pracy i wiecie, może wieczorem się odezwę, zobaczymy. Wiecie, że to są spontany i nigdy nie wiadomo, co nam wypadnie. Baruś! Jemu jest gorąco, wiecie co, bo jest bardzo parno, widzicie jak zieje. Po prostu jest za ciepło. Kobitki, zawędrowałam do sklepu, gdzie są kapitalne, takie ala lniane rzeczy. Przymierzałam
są super, ale za wielkie na mnie. Bardzo jestem zła, pytałam się pana, no niestety jest jeden rozmiar, niektóre są mniejsze, ale kompletnie mnie nie interesują wzory bądź kolory. No po prostu kapitalne na lato, a wszystko jest poprzeceniane. Zaraz poczekajcie, pójdziemy i pokażę, jak wygląda sklep. To jest coś nowego, nawet nie wiedziałam, że jest taki sklep u nas. Patrzcie, ile ciuchów. Jakie fajne wszystko na upały. Dla każdego coś dobrego, dla każdego rodzaju urody. I wszystko przecenione. No, po prostu rewelacja. To są takie ciuchy, które są zawsze modne. No, wszystko za wielkie na mnie wisi, wiecie. No, niestety. Jeszcze zobaczę, pogrzebię, może coś wyciągnę, wygrzebię. To są takie, ja to zawsze nazywałam kiedyś ciuchy od plastyków, takie jak z pieluch tetrowych. Rewelacja. No, ale no co, no, wszystko na mnie za wielkie. Ruch jak w ulu. Chodź, Baryłko, idziemy, szukamy. Chodź, chodź, chodź. Jejku, jejku. Chodź, idziemy zobaczyć, co tam dalej słychać. To ty? Barek, jakie zabawki. Chodź, Baruś. Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Stuk, puk, kubeczkiem, moje kochane dzieciaczki, robaczki we wtorkowe, późne popołudnie. Taki jeszcze przedwieczór, ale już tak wiecie, za chwilę Jan z pracy przyjedzie, więc pomyślałam sobie, że przyjdę się z wami pożegnać, pogadać chwilę. Popitolić. Także witajcie moje dzieciaczki, robaczki raz jeszcze. W sumie tak się zastanawiam, jaki ten film wyszedł długi i co z tego filmu wyszło, bo jeszcze go nie montowałam, no ale wiem, że nagrywaliśmy i z Janem jeszcze w niedzielę boczek, jak wyszedł. Ja coś nad stawem wam nagrywałam. Koteczka, no nie wiem, zobaczymy, co ja tam wam wrzucę, bo filmu nie montowałam. Idzie Boczesław. Mówiłam wam, że baka mi dzisiaj prezencik przyniosła. No, ptaszka mi przyniosła niestety. Nie było to miłe. Kochani, dzisiejsza kawiczka to taka taka bardziej dla kobiałek będzie. Ja byłam dzisiaj w mieście i tak zupełnie spontanicznie przy okazji tego, co załatwiałam, to jeszcze wpadłam do Primaniego, do naszego Primarka.
Naprawdę to było takie, po prostu wskoczyłam i wyskoczyłam, bo prawda jest taka, że ja nic nie potrzebuję. To znaczy jedyne co potrzebuję to ciuchy do pracy. Niby tam szefowa ma jakieś koszulki, ale wiecie co, ja tych koszulek nie lubię, one są tak bardzo pod szyję, obcisłe, ja się w tym bardzo źle czuję, a możemy nosić swoje czarne ciuchy, także wolę mieć swoje, a ponieważ wiecznie piorę noszę i ciągle jest problem z tym, bo ja mam pełno czarnych koszulek, ale do pracy lubię takie, takie jak są za tyłek, jak to się mówi. Nie takie t-shirty krótkie, tylko długie. Zakładam sobie leginsy, konwersy i koszulkę i jestem piękna Lola, tak jak do pracy trzeba wyglądać w pubie. No i kochani moi, ponieważ ja mam od w Boże Narodzenie, dostałam od Jana prezenty w postaci voucherów do sklepów i to leży, wykorzystałam chyba jeden z New Looka albo z Nexa, nie pamiętam już w tej chwili, ale wzięłam je dzisiaj po drodze do miasta, bo mówię, może mi się wejdzie, uda mi się wejść. Jeszcze mam z New Looka gift kartę, jeszcze mam z Primaniego, bo z Primaniego to miałam, nie wiem, Jan w ogóle zwariował w tamtym roku, bo nie dość, że dostałam perfumy, to właśnie jeszcze te karty. Tu mam jeszcze z Nexa. Tu mam z Marka Spencera, ale wiecie co, z Marka Spencera to mi się nie zmarnuje, bo ja od lat, ja myślę, że 12-13 lat kupuję w Marku Spencerze bieliznę. W ogóle nie szukam nigdzie indziej, po prostu raz w roku idę, robię zakupy, kupuję sobie galoty, biustonosze i po prostu służy mi to najlepiej. Można fikołki robić, wiecie, cudować, nic się nigdzie nie wrzyna, nic nie wylatuje, jest wygodnie, już Wam kiedyś o tym mówiłam. Także tutaj mam w środku voucher do Marka Spencera, to sobie pójdę sama, bez Jana, bez nikogo, bo to po prostu trzeba tego wziąć mnóstwo, nabrać i pomierzyć. Ja co prawda dokładnie wiem, jakie rozmiary, ale wiecie, no biustonosze, kobitki, dlatego mówiłam, że to będzie dla kobitek odcinek. Także dzisiaj wpadłam na chwilę do Primaniego po koszulki, po prostu po koszulki, dokładnie wiedziałam, jakie chcę. I wiecie co, no ja naprawdę nie potrzebuję nic z ciuchów, także będę miała problem z wykorzystaniem. Tutaj mam jeszcze kartę właśnie do Nexa, do New Looka, nie wiem co kupię, bo mówię, Mark Spencer, nie ma problemu, bielizna, no ale reszta to nie wiem. Może jesienią, może sobie kurtkę na zimę jakąś fajną kupię. Bo to wiecie, nawet jak voucher jest za mały, to można dopłacić potem. No ale Jan to zaszalał, wiecie co? Po prostu zwariował. Dziękuję bardzo, Jan, raz jeszcze za Twoje prezenty. No ale wiecie, muszę to w końcu wykorzystać, bo ja nie wiem, czy one są rok, te vouchery, ważne, czy ile. No w każdym razie już mówię, leżą i leżą. Także... no trzeba się za nie zabrać. Ja naprawdę w tym roku w ogóle ciuchów nie kupowałam, ani jednych butów, no niczego, kompletnie niczego sobie nie kupiłam, więc mówię, dobra, jestem w mieście, muszę iść do banku, tam jeszcze do jednego sklepu, zresztą robiłam Wam przebitki, nie wiem, czy to mieliście we filmiku, bo byłam z Barkiem w sklepie psim, tylko że tam grała muzyka i musiałam, no niestety nie mogłam gadać, także nie wiem, czy Wam to wrzuciłam, czy nie wrzuciłam. Jak wrzuciłam, to widzieliście Barka w sklepie. Barek zachwycony, wszystko obwąchiwał, on uwielbia do takich psich sklepów chodzić, bo wiecie, wiadomo, zapachy, no jakieś urozmaicenie dla niego też, nie? A nie tylko nadstaw albo do lasu. Pokażę Wam szybko, co kupiłam, naprawdę nic ciekawego, bo wszystko na jedno kopyto. Kochani, zwykłe czarne koszulki. Nie będę tego mierzyła, bo mi się nie chce zwyczajnie. To nie wiem, czy tego nie oddam. Zobaczę, jeszcze to jest koszulka z długim rękawem, ale ona ma taki ogon z tyłu, ja to dopiero później zauważyłam, że ona z przodu ma, przód ma krótszy, tył dłuższy i jak się zakłada, to się taki wiszący ogon z tyłu robi i ja tego bardzo nie lubię i to prawdopodobnie oddam. Mam miesiąc czasu, więc jak będę znowu w centrum po coś tam, to ją pewnie oddam. Zobaczę, muszę przymierzyć. I kochani, co kupiłam? Zwykłe takie, ja mam już takie koszulki, trzy chyba, ale to za mało, wiecie co, jak ja codziennie jestem w pracy, to zmieniam te koszuleczki, o, widzicie? To są takie zwykłe koszulki i one są fajne, bo sięgają do pół uda. Tak fajnie zakończone, o,
kto jest z Anglii, to będzie wiedział. Także tych koszulek sobie wzięłam kilka. Nie było we wszystkich rozmiarach, wzięłam mniejsze, większe, obojętnie, wiecie co, biorę M-kę albo L-kę, mam też S-ki. To jest niewielka różnica w tych rozmiarówkach. O, ta jest trochę większa. Wiecie jak jest, raz mamy brzuch bardziej wywalony, kobietki raz mniej, to jak na takie dni, kiedy się będę gorzej czuła, to mam szerszą, na inne dni, kiedy się lepiej czuję, to mam węższą. O, zwykłe, najzwyklejsze, także taki haul, no haul, tak, tak się to mówi fachowo. Jedna jest inna koszulka, tu jeszcze mam bluzę, w ogóle w Primarku nie mogę, byłam na wiosnę jakoś, chciałam sobie bluzę kupić, w ogóle nie było, tylko, znaczy były, ale takie bez ekspresu, takie wiecie, wciskane przez głowę, a ja bardzo nie lubię. I dzisiaj jedna, jedyna była, zwykła czarna bluza z kapturem. Wzięłam sobie M-kę, przepraszam, wzięłam sobie M-kę, o, kaptur jest, najzwyklejsza, a do pracy też muszę mieć czarną bluzę, za chwilę się zacznie chłodno robić, niech sobie bluza będzie, mam jeszcze dwie, jedna mi gdzieś zniknęła, nie wiem gdzie jest, czy ją gdzieś zostawiłam, mam jeszcze jedną, ale już tak zniszczoną, więc wiecie, będzie jak znalazł. Co już, co jeszcze mam? Jeszcze jedna taka. Jedną wzięłam sobie M-kę, drugą L-kę. Barek, bo zrzucisz ludzi. O. Także wzięłam tych koszulek, teraz będę miała na calutki tydzień. Nie będę musiała wiecznie prać, tylko wiecie, raz do pralki wrzucę. Aha, to wam pokazywałam, to jest do oddania. Tego nie chcę. Znaczy, tak myślę, że nie chcę. I jedna koszulka jest inna, bardzo mi się podoba, była ostatnia. Ja myślę, że ona będzie dla mnie bardzo luźna, ale zobaczę, L-ka. Zobaczcie, jaka śmieszna. Pasuje mi do paznokci, do moich bransoletek, do moich niebieskich sandałek, do konwersów. O! Taka fajna. Bardzo mi się podoba, będę polowała teraz w następnym rzucie na takie koszulki właśnie czarne z jakimiś napisami. Mogę takie nosić, więc czemu nie? Tamtych już mam dosyć. A wiecie, to się niszczy, one są tanie w Primarku, te koszulki. I one się niszczą, no te, które mam, to już są tak zciachane. Dlatego chciałam jakieś nowe, no bo wiecie co, no... Nawet jakbym zmieniła pracę, to takie koszulki są tak uniwersalne, że i tak się przydadzą. Czy coś jeszcze kupiłam? Obok Primaniego mamy tam jakiś taki tani kosmetyczny. To po prostu wzięłam to, co każda kobieta potrzebuje. Balsam do ciała. Kochanie, nic ciekawego. Szampon do włosów. I co to jest? Mydło, jakieś tam body wash, tak, do mycia. Wiadomo, że się myjemy. I to wszystko, ja nie jestem zakupowa, ja wam mówię, że ja mało zakupów robię. Naprawdę nic w tym roku sobie nie kupiłam. W tamtym roku jakieś tam ciuchy wam pokazywałam, między innymi sobie to kupiłam. No byłam dzisiaj w jednym sklepie, przyciągnął mnie, bo wyszłam z Primaniego i obok ten sklep był, nie wiem czy wam wrzuciłam czy nie, bo tam też chyba jakaś muzyczka grała, czy wam przebytki wrzuciłam, fajne ciuchy, ale te ciuchy wyglądały fajnie na wieszakach, jak je zaczęłam mierzyć, to po prostu wyglądały jak worki, wszystkie na mnie za duże, jak się pytałam pana, czy są jakieś mniejsze ciuchy, to pan powiedział, że są, pokazał mi, ale to były takie wzory, że z kolei mi się nie podobały. I ostatecznie przymierzyłam chyba ze 4 rzeczy i wszystkie zostawiłam, bo stwierdziłam, że wyglądają jak worki od kartofli na mnie. Naprawdę. Jak wam wrzuciłam przebitkę, to widzieliście, tylko mówię, też muzyka tam grała i niestety nie mogłam sobie pogadać. Także tyle tego, kochani, nie przedłużam, bo myślę, że i tak wyjdzie filmik długi z tego gadania. No, słyszycie. No, ale z koszulek się cieszę, bo wiecie co, one mi, no jeżeli cały czas będę w pubie, to przynajmniej mi na rok starczą.
A to jest fajnie, bo wiecie co, ja mam sporo leginsów różnych, bo wiecie, że w Primarku leginsy to też są po 2, po 3 funty, więc to są śmieszne koszty, jak się raz na jakiś czas wpadnie i kupi leginsy. Właśnie, wiosną sobie leginsy kupowałam w Primarku, to są moje zakupy tegoroczne, z całego roku. No i tych leginsów mam pełno, po prostu do komody wrzucam i potem się tylko czyste wyciąga, a jak mam koszulki, to wiecie, na wieszaki sobie wieszam, codziennie świeża koszulka i tyle, i się nie zastanawiam, co mam założyć. Na szczęście nie muszę tego prasować, tak jak panowie nieraz, czy kobitki, prasujecie do biura rzeczy, no to koszmar. Ja sobie nie wyobrażam. Kiedyś tak robiłam, ale wiecie, nawet w banku jak pracowałam, to potem ja już sobie kupowałam takie koszulki, których nie trzeba prasować, bo to jest po prostu moja zmora. Nie znoszę prasowania, nigdy nie polubię. Ja wiem, że dużo z was odpoczywa przy prasowaniu, bo mi pisaliście. Ja nie lubię, po prostu nie lubię. Także takie to zakupy. Najbardziej mi się podoba ta koszulka, powiem wam szczerze. O, ta. Bardzo żałuję, że była jedna, ale w przyszłym tygodniu pojadę oddać tą szeroką, bo też będę musiała na chwilę podjechać. My mamy bardzo blisko do centrum, ja nawet 10 minut nie jadę, więc to nie jest problem. Więc sobie podjadę i jakby była jeszcze taka mniejsza, sobie wezmę jeszcze jedną, a jak nawet nie będzie, to tą będę miała do ganiania. Nawet niekoniecznie do pracy, ale po prostu mi się bardzo spodobała. Pasuje fajnie. No. Takie to zakupy. Voucher wykorzystany. Także będę musiała... Barek! Bo zrzucisz ludzi. No. No i właśnie... Czekaj, Baruś. Zdążyłam powiedzieć Barek, bo zrzucisz ludzi. Ale wy już jesteście przyzwyczajeni do tego, tylko nie wiem, czy telefon jest przyzwyczajony. Coraz gorzej działa. Baryła! Mamusia, nie chciałem, ale ja się tak samo cieszę z tych zakupów. Fajnie było w sklepie. Dobra, kochani moi ludzie, także żegnam się z wami. Kończymy. Mówiłam, że kawiczka dla kobitek. Kawiczka, tak, mówiłam, kawiczka dla kobitek, jestem zakręcona. Fajna pogoda, jest chłodno, Boczek siedzi w ogródku, zaraz go wam pokażę. Kończymy przekaz, ja idę wam filmik opublikować, bo filmik już się wgrał, tylko muszę tam, wiecie, ustawić wszystko, bo w poniedziałek, mówię, zrobiłam sobie w poniedziałek wolne, nic nie robiłam, stwierdziłam, że wiecie, ja muszę sobie takie wolne dni od YouTube'a robić, nie mogę cały czas się nim zajmować. Także dobra, kochani moi, trzymajcie się, dziękuję wam, moje kochane dzieciaczki i robaczki, za dzisiejszy dzień. Serdecznie was ściskam, pozdrawiam, przesyłam wam moc, moc energii z głębi serca. Trzymajcie się ciepło. Czekaj, Baruś, poczekajcie, schowam te rzeczy, bo po prostu Barek jest tak zazdrosny, nie daje mi żyć. No, a nie mogę, bo chcę jedną rzecz oddać, to nie chcę, żeby mi to we włosach wszystko było, i bo tu leci z tego, wiatr wieje i wiecie, jakieś pyłki lecą. Dobra, to ja żegnam was raz jeszcze, trzymajcie się moje kochane dzieciaczki, robaczki, Barek was serdecznie pozdrawia, a ja tymczasem pokażę wam buczusia. Do zobaczenia, pa pa! Idziemy do Boczusia jeszcze. Chodźcie, kochani ludzie. Widzicie Boczusia? Tak, Boczuś pilnuje myszki. Bakunia śpi. Tak to wygląda, takie pitulowo. Chmurki, ale jest bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia, moi kochani ludzie. Trzymajcie się ciepło. Ściskamy was mocno. Pa, pa, pa. Fajnie. Usiądź, nie, super.